No witam. Dzisiaj będzie film. Będzie film tego typu, że nie wiem nawet od czego zacząć, słuchajcie. Od tego wzmacniacza, który tutaj już działa. Ten, który robiłem. Taki piękny, śliczny preamp właśnie do słuchawek. Czy od takiego rosyjskiego, z Dziełano w CCTP, że tak powiem, oscyloskopu. Chciałbym go trochę odnowić. Troszeczkę skalibrować, jeśli się da. Tak to wygląda z tyłu. Zobaczcie, tu ma troszeczkę taką, że tak powiem, wygięto ośkę potencjometru. Tutaj w ogóle nie ma ośki potencjometru. Włączmy go do sieci, jak to kiedyś tam się mówiło. Teraz jakbym powiedział, że włączam go do sieci, to by zrozumieli, że on ma wyjście LAN. Także uwaga. I wybuch. Nie wybuch, ale nic nie widać. Widać! Halo, halo! Musiały się lampy rozjarzyć. Zobaczcie. To też ma krzywo. Znaczy, ale widać, że podstawa czasu pracuje, słuchajcie. To już jest gites, zobaczcie. Podstawa czasu pracuje. Oczywiście pewnie płynnej regulacji czasu nie ma. Ma czy nie ma? Nie ma. Zaraz zobaczymy, czy ma. Kontrast, znaczy ten ostrość. I tutaj jasności nie ma, brak. Góra, dół pracuje. A, to już jest dobrze. No i lewo, prawo, początek, koniec. Też pracuje. To co? Odnawiamy, słuchajcie. Odnawiamy, a potem sprawdzimy sobie jeszcze ten wzmacniaczek. Znaczy już on jest sprawdzony, przetestowany, jest super. I proszę, nie piszcie pod filmami, czy on będzie pracował z dynamiką 96 dB. W zakresie od 15 Hz do 23 kHz. Jakbyś ty, człowieku, 23 kHz usłyszał... Nie no, nie to, że ty, człowieku, tylko inaczej. Żebym ja mógł słyszeć 23 kHz, to... No bym miał przerąbane, słuchajcie. Bo większość tych wszystkich odstraszaczy na psy, na koty, na jakoś tam jakieś robactwa czy coś, pracuje na 20 chyba 2,5 kHz. Nie chciałbym. Nie chciałbym w życiu słyszeć 23 kHz. Nie, nie, nie. Jeden wielki ból głowy i tym by się pewnie to wszystko skończyło. Dobra. Bierzemy się do roboty. Rozkręcamy. Chciałem jeszcze coś powiedzieć, ale już nic nie będę mówił. Film z cyklu Sasza rozbiera ciągów. Nie wiem, czy to same nóżki się wykręcą. Czy cała obudowa się rozkręci, ale pewnie chyba cała. Oho, jakie ładne. Ameliniowe. Uwaga, uwaga. Nigdy nie naprawiałem ruskiego oscyloskopu.
więc od razu wam powiem. Mamy obudowę, słuchajcie, tylko je trzeba będzie oczyścić. Zdziałano w CCTP, kurwa. Przepraszam. Musimy się dobrać do tych połamanych potencjometrów, znaczy tych krzywych potencjometrów. Musimy się dobrać i tutaj jednego bodajże nie ma w ogóle. Nie, tu gałki nie ma, tutaj idzie tylko, aż tutaj jest ten potencjometr. Idzie ośka. Dobra. Kręcimy dalej, tylko kabel odłupujemy. Ta-dam! Uchwyt latał, się skrzywił. W oryginale jest piątka na wejście, 5 din, ta wtyczka na sondę, więc zostaje oryginał, tylko trzeba będzie potem dorobić taką, ale się będzie gryzło. To jest polska sonda z ZRK, a to jest ruski oscyloskop. W sumie ta sama myśl technologiczna. No dobra, co my tu widzimy? Tu mamy ten PR-ek. Musimy znaleźć taki sam PR-ek. A tu nie mamy tego PR-ka. Spróbujemy to sobie zaraz znaleźć. I jeszcze musimy, tutaj będziemy musieli potem zrobić mu kalibrację. O ile się cokolwiek się da to zrobić. Poszukujemy małego ruskiego wkrętaka. To ruskie śrubki, to i ruski wkrętak jest potrzebny. Pościągamy te wszystkie jednak. Nie ma opcji, żeby dojść. A! Nie wierzę, że to zostało sklejone. Pierścionki. I tutaj mamy. Poluzujemy śruby. Ojej, ojej, ojej. O pan! Wszystko na klej. Bardzo fajnie zrobione. Za te patenty to tym starszym ludziom trzeba Nobla dać. Poważnie. I to nie są, to nie śmiech, nie żarty. To są normalnie te gałeczki, to jest pierwszy sort, jak to po ludzku się mówiło.
No. Zaraz się okaże, czy to zejdzie, czy nie zejdzie. Chyba nie zejdzie. Chyba jeszcze trzeba ten plastik jakoś stąd wygrzebać. Może nie trzeba. To mi niepotrzebnie. Powinno zleść. Trzeba ruski wygięty śrubokręt, żeby zejdzie. Się nie postarali. Trzeba będzie to umyć. Wszystko, cały przód ładnie umyć. Szybkę też umyć, chyba że wymienić, bo jeszcze gdzieś jedna taka była. Umyć. Tu mamy naszą lampę. Też ją trzeba umyć. Tak. Tu mamy fajne pokrętełko, a tu nie mamy fajnego pokrętełka. Bo ktoś wziął i ułamał. I tu mamy tylko takie aż do tego miejsca. Fajnie. Nie chcę go aż tak rozbierać, chcę tylko dojść do tego patyka. Uwaga, wysokie napięcie. Wysokie napięcie.
fale zaciśnięte w tej rurze. Będziemy musieli ustawić, bo potem to sobie teraz poluzuję, bo będę mył lampę. Ona się ładnie obraca, bo tu widzieliście, było krzywo, nie? No dobra, to teraz tak. Co tu jeszcze trzyma, powiedzcie mi? Tu jest potencjometr. Wszystko idzie do czyszczenia. No dobra, biorę się do czyszczenia, słuchajcie, i za chwileczkę składamy go z powrotem. I będziemy spróbować tutaj go kalibrować, zanim go złożymy. Według tego mojego HPK. Zmęczony jestem, pierdolony kanał. Sorry. Ta-da! Się rozwalił mi całkiem, ale się dobrałem, słuchajcie, do tego połamanego cięgła od jasności. Taki chytry bajer. Tu musimy go sobie teraz tutaj fajnie wkręcić w wiertarkę i nawiercić i zrobić przedłużkę węższą, plastikowo. Taki patyczek do lodów trzeba wstawić. Ok, kolejnym krokiem, słuchajcie, to zrobimy tak, że rozwiercimy ten patyczek i tutaj włożymy kawałek śrubeczki czwórki. I spróbujemy przedłużyć tą ośkę. Tylko jeszcze muszę wziąć zmiarkę i sprawdzić, jaki, bo ja mam tutaj jakie wiertło założone. 3, 3 i 2. Tak jest, 3 i 2. No dobra, spróbujmy to zrobić. Teraz musimy tutaj wziąć sobie gwintowniczek 4 mm i ładnie to nagwintować. Jak już nagwintujemy, to potem na klej wkręcimy sobie. Czekajcie, to czwórka jest. Tak jest, jest czwóreczka. No troszeczkę trzeba się postarać. Ponieważ robię jak dla siebie. Się połamie. Są dwa uda. Albo się uda, albo się nie uda. Wszystko wyjdzie. Patyczek od ruskiego lizaka, że tak powiem. Taki jakiś nie wiadomo z czego zrobiony. Bo to ani plastik, ani włókno sztane. O! Trzeba by było to przytrzymać. I wykręcić.
troszkę, żeby wiór wypadł. I będziemy działać dalej. Prawie jak lufa. Strzelać z tego nie będę też. Działamy dalej. Śrubka długości, ile ten ma długości? 2 cm ma wystawać. Czyli 1,5 się wkręci, 3,5 cm musimy wyciąć śrubkę. Śrubeczkę zastosujemy taką, bo musimy skrócić ten gwint tutaj do centymetra i potem będziemy mieli ośkę, którą później łebek na końcu wypniemy, jak już zostanie wszystko pięknie, ładnie wklejone. Działamy. Pierwsza część za nami, śrubeczka skrócona. Wkręcamy. Musimy wziąć klejka. To tapet. Żartowałem. Nie to tapet. Musimy wziąć klej najlepiej żywiczny. I będziemy czekać, weźmiemy dwie ciupinki. I mieszamy, mieszamy. Pięknie. Pięknie. To fajnie pachnie. Dobra. Smarujmy, a najlepiej gwint. I teraz szybko wkręcamy. Wkręcamy, wkręcamy. Zwiedzamy.
opalanie. Jeszcze zubeczka ładnie zarobiona. Nadmiar możemy wytrzeć, tak to wygląda. Piękna ośka będzie. O! Nie no, ślicznie. Teraz możemy schować kleje. Niepotrzebne już. Gdzie ta flexa? I odpalić flexa, żeby obciąć ośkę. No pięknie, słuchajcie, wyszło pięknie. Zobaczcie. Nie wiem, czy to ostrość coś cokolwiek łapnie, czy nie łapnie. O, łapa i ostrość, muszę zasłonić czymś. U, ekran, wtedy łapnie ostrość. O. Piękna ośka wyszła. Teraz będziemy ją montować. Patrzcie, nawet gałeczka będzie pasować. No nie wierzę. No to co? Spróbujemy ją włożyć. Zobaczymy, jak tutaj się to wszystko ładnie tego. Rozcharowało, że tak powiem. Spróbujmy to nałożyć na PRK. Najpierw możemy to tu przełóżmy, a potem to włóżmy. No co, będziemy pomału go próbować składać, przynajmniej tą stronę. O, już mamy dwie ośki, słuchajcie, jedna plastikowa. O, oryginał, druga dorobiona. Złapmy tutaj ten rozmiar tego ustrojstwa, czyli to tak było i to była ta śrubka. Ok, i teraz tak, przełożyć trzeba kabelki. Teraz dół. O. To wszystko ma swój wymiar. To
coś tam jeszcze trzyma. Tutaj luźno, tutaj luźno, tutaj luźno. Wiem co trzyma, słuchajcie. Możemy jeszcze złapać wymiaru, bo włącznik nie włożony. A ty bejku, ty. Wszystko rozumiem, że to miało być małe, miniaturowe. Być super sprzęt pomiarowy, kurde. Jak na tamte czasy, słuchajcie, to jest naprawdę myśl technologiczna. A jeszcze w takim, kurde, że tak powiem, reżimie. Naprawdę podziw dla tych ludzi, którzy to złożyli. Teraz mamy praktycznie wszystko. Wszystkie podzespoły, jakie chcemy. Wszystko, jak nie ma dzisiaj, to za tydzień można zamówić i już jest. Czy tam za miesiąc. Czasami dłużej. Ale jest. No gdzie jest ta śrubeczka? Taka ładna była, piękna. Z takim łapkiem. A kiedyś, nie wiem, że robili z tego co mieli. A mieć nie mieli. I złożyć taki mały sprzęt. Czekajcie, bo coś tu jeszcze trzyma, tylko jeszcze nie wiem co. Mi się zdaje, że to lampa. No pewnie, że tak. Musi być do tej lampy wina. Musimy skręcić od przodu. O kurde. Słona lampy się przycięła. Uła! Kurczę. Pięknie. Tak zrobić, żeby to jeszcze coś mierzyło, a nie tylko świeciło, to był naprawdę wyczyn. Padła ta lampka, ta, znaczy nie lampka, a ta osłona od lampy. Słuchajcie, się zaparła. Jaka uparta. Dobra, podziałam, zaraz wracam. Okej, okay. Lampka siedzi. Teraz musimy przykręcić płytkę, słuchajcie. O, przykręcimy tutaj sobie na takie fajne uszczeleczki płyteczkę. O kurde. No śrubków na pewno nie zostanie, jak zaczną tak uciekać ze stołu. W sumie to musi być masa. To musi być masa, tu jest masa, tak jest, tu jest masa. Ale wojskowy sprzęt!
nie dociskamy, bo nie, bo jeszcze nie ustawiliśmy obudowy. Dopiero dociśniemy, jak przyłożymy obudowę. Będziemy wiedzieć, że mamy prosto. A wyciszenie szumów wyłączyłem, także usłyszycie, jaki hałas tutaj u mnie panuje, taki naprawdę prawdziwy. Nie są szumy mikrofonów, tylko hałas wiatraków tego starego komputera u góry. Muszę podziałać i powymieniać w nim wiatraki, ale to w kolejnych odcinkach może. No, ślicznie. Płytka od wysokiego odpowiadacza zamontowana, tylko jeszcze osłona, żeby czasem nie dotknęło do obudowy. Słuchajcie, tu jest odstęp, tu pięknie pasuje. No to teraz zostało nam jeszcze naprawić z mechanicznych rzeczy usterkę tej krzywej ośki. Módlcie się, żeby nie pękło. O panie. Ruska stal, gniotca nie ma miotca. Jeszcze troszkę. Jeszcze delikatnie w tą stronę. Za mocno. Musimy wziąć mniejsze szczypce. O. Patrzcie, jest. Jest. A, nie widać. Kurczę, nie było widać, co robiłem. Wyprostowałem ośkę od potencjometru. Tu podociskamy od razu. Okej. Okay. Tu jeszcze tego możemy sobie troszeczkę docisnąć, bo on tutaj siedzi na płytce. Dobra. Patrzcie, to mechanicznie będzie wszystko obgite. Tylko teraz jeszcze ustawimy sobie przebiegi z generatora i porównamy sobie wszystkie przebiegi z tamtym oscyloskopem. A jeszcze zrobimy taką małą kalibrację, porównamy sobie napięcia do wskazania pokrętła. Ustawimy, najpierw dorobimy sondę dla niego, czyli sondę musimy zrobić 5 din wejścia, bo miałem przerabiać na BNC, ale nie będę go ruszał, bo oryginał jest 5 din, wtyczkę po prostu się założy do sondy i się dorobi sondemu. Teraz zobaczymy, czy 1 do 10 sondy, czy 1 do 1, bo nawet nie wiem. Trzeba by było otworzyć instrukcję serwisową tego sprzętu i sprawdzić, do czego on jest przystosowany. No dobra, to teraz jeszcze tutaj coś mi nie pasi. Bo tutaj to nie będzie pasić. O, dopóki to tutaj nie wskoczy pięknie, ślicznie, ślicznie, ładnie, tylko tak zobaczcie, jak to wszystko było pogięte. Nie wiem, czy widać. O. Nie, no nie widać. No wydaje się, że proste, nie? W kamerze myśli, że proste. Nie, to nie jest proste. Ale marudzenia dzisiaj będzie. O, będzie premiera, panie. No,
musimy jeszcze raz luzować to, zluzować troszkę, ale tylko zluzować i założyć taki chytry cwaniak tutaj. Jak ja bym to wyprostował, to potem by to nie pasowało, bo to w tamtych czasach mogło to i tak być, to miało być złożone, miało działać, a nie wyglądać. O, ale będzie mocowanie, dobra. Śrubeczka, podkładeczka i nakręteczka. O, świetnie, teraz z drugiej strony to samo, czyli podnosimy płytkę. Wkładamy haczyk. Nakręteczka i podkładeczki już nie ma. Zawsze jest za mało w czegoś. Ślicznie, bo to były zawiaski, żeby to odchylić pięknie, ładnie. Jestem ciekaw, jak to nasze pokrętło wyszło. Patrzcie, wszystko chodzi. I te dorabiane. Te jest dorabiane, te już było. No to teraz jeszcze tylko tutaj, bo tutaj coś ja tu widzę, że tu jakoś jest tak dziwnie powyginane na lampie te końcówki. Czy to tak miało być? Chyba tak. O, tu lampa wyjechała. Bo będziemy jeszcze ustawiać jej poziom, więc o, no i nie wiem, czy ja dobrze założyłem, gdzie jest jedynka. Żeby teraz u Price'a nie było. Nie, dobrze jest. No to co? Banan włożony, bezpiecznik włożony. Oryginalne węzełki na ruskim kablu, także pewnie pojedzie ten kabelek, zostanie jeszcze wymieniony na jakiś taki ładniejszy, solidniejszy i z angielską wtyczką. Chyba że tak, mam, będę miał. Od Dreamela będzie wtyczka. Dobra, podepnijmy go sobie tu. Uwaga, włączam. Sieć się zaświeciła, a na okienku co? Nic. Czyli nie łączy lampa. Odłączone. Było pięknie, ładnie, dopóki nie ruszałem. Musimy zobaczyć, czy ja to naprawdę dobrze włożyłem. Tu końcówki są. Tutaj są. A tak to tylko ruski potrafię zrobić, żeby nie było widać, gdzie jest.
jeszcze raz włączenie. Piękny, nawet kontrast jest piękny, słuchajcie. Jasnością można sobie podjechać. O! Nie no, ślicznie. Tylko teraz jeszcze musimy jedną rzecz ustawić. A tu trochę strach dotknąć, bo ta podkładka to jest taka, że masakra. Musimy ustawić poziom tej lampy. A najlepiej to by było, gdybyśmy mieli założoną kratkę. I ustawili mu podziałkę. Pięknie, tylko zobaczcie, jak zakłóca mi lampka. Ale tego nie widzicie. Okej, okay. Słuchajcie, jasność działa. Ostrość działa, nawet za bogato. Teraz będziemy przechodzić do kalibracji tego sprzętu. I kalibrację tego sprzętu, bo już jest długi odcinek, nie no, nie będę was mordował. Może zrobimy jeszcze w tym odcinku. A nie, zrobimy w przyszłym odcinku. Bo już jest 10:00, ja bym chciał już spać, że tak powiem. Dobranoc życzę.